Hello, babcia, saluto. Teraz będzie wytłumaczenie dla tych, co nie od razu zrozumieli mój antyczny, bardzo antyczny filmik pod tytułem Pochwała Kupy. No bo taka wielka ilość hejterów się pojawiła, że teraz jestem zobligowana do tego, żeby wytłumaczyć, o co chodzi, jeżeli będą chcieli słuchać. Otóż ten filmik jest o równości. Pokazuje znak równości między nami wszystkimi na przykładzie kupy. No bo my wszyscy walimy kupę, prawda? Królowie, żebracy, dzieci, kobiety, mężczyźni. No, wszyscy walimy kupę i to nas równo. Czy to takie trudne do zrozumienia? Że jesteśmy równi? Wszyscy sobie jesteśmy równi. Mimo innych różnic, które nas różnią, w tym jednym jesteśmy równi. No i tkanka mózgowa boli. Tkanki mózgowej można używać do woli. To używanie nikogo nie zaboli. A teraz powiem wam, robaczki, jeszcze jedną rzecz. Oprócz tego, że jesteśmy równi w waleniu kupy, jesteśmy również równi w tym, że wszyscy umrzemy. No więc pomyślcie sobie o tym, zanim zaczniecie pisać te hejty. Wszystkie, które piszecie do innych ludzi i do mnie. Po co te hejty pisać? Po co to wszystko? Nie rozumiem was, robaczki. Oj.